Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla was taki mój niezbędnik pomadkowy, jeśli chodzi o okres jesień i zimę. I przepraszam, jeśli światło będzie się co chwilę zmieniać, ale mam dzisiaj piękną pogodę za oknem, ale cały czas na słońcu nachodzą chmury i przez to światło będzie się troszeczkę zmieniać. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o pomadki, będzie trochę mocniejszych kolorów, czyli takie, jakie ja lubię, i trochę jaśniejszych, które są dla mnie nowe w mojej kosmetyczce, ponieważ ja się tak w kolorach nude średnio zawsze widziałam, ale w tym okresie właśnie jakoś tak zawojowały troszeczkę moją kosmetyczkę. Więc zaczynamy. Zacznę może od konturówek i tutaj mam pierwszą, ona się nazywa Pro Visage i tak naprawdę nie wiem, gdzie ją w tej chwili można kupić, ale wydaje mi się, że jeśli nazwę wpiszecie w wyszukiwarkę internetową, to powinno się coś tam znaleźć. I ona ma, i to jest, ona się nazywa, ma nazwę, znaczy w kolorze Caramel. I już wam pokazuję, jak ona wygląda. Jest tutaj, czyli taki piękny kolorek. Ona, szczerze wam powiem, tutaj pisze, że ona jest napisane, przepraszam, że ona jest do ust i do oczu, ale tak naprawdę ona jest tak twarda, że ciężko ją rozprowadzić, jest troszeczkę na ustach. Ale jeśli dacie troszeczkę balsamu najpierw ochronnego na usta, to później ona tak fajnie sunie i kolor zostawia. Jednak widać, że ona jest taka bardziej satynowa, bo ona się troszeczkę błyszczy, może i tutaj wygląda na mat, ale jednak ona się troszeczkę błyszczy, więc jest taka troszeczkę satynowa. Ale wydaje mi się, że w tym okresie będzie często u mnie gościć, bo w takich kolorach się teraz lubię. Dalej mamy K-Lips od Lovely i to jest w kolorze Natural Beauty i do tego też będzie pomadka, ale to za chwilę. I tutaj też mamy taki kolor bardziej wpadający w brąz, bo tu jest ta pierwsza, tu jest ta druga i ona właśnie tak wpada w brąz. Tutaj. I o tych pomadkach są już różne filmiki na YouTubie i to zostawiam do oceny wam, bo niektórzy je lubią i twierdzą, że pomadka utrzymuje się na nich ustach 6-7 godzin, a niektórzy są tacy, którzy twierdzą, że pomadka się w ogóle nie utrzymuje. Ja jestem w tej grupie, która uważa, że się te pomadki świetnie utrzymują. Ja je kilka razy sprawdziłam u mnie na ustach. Po prostu spędzają naprawdę kilka dobrych godzin i nawet mój chłopak to zauważył, że ta pomadka jest naprawdę okej, bo się dobrze trzyma, więc jak facet to zauważył, to coś w tym musi być. W każdym razie wam polecam. I ostatnia konturówka i to jest Essence Lip Liner i to jest 15 Honey Berry i to jest już taki mocniejszy kolorek. Taki też, tak powiem, troszeczkę mój, choć wam powiem, że nie mogę do niego znaleźć ostatnio makijażu. I każdy wie, że te akurat z tym, że te pomadki z Essence są, jaka to jest, taka szara, taka srebrna, z srebrną zatyczką, są jednymi z najlepszych właśnie z Essence, bo one po prostu rozprowadzają się jak masełko. Jak ta się świetnie rozprowadza z Lovely, to ta robi to jeszcze lepiej i nawet jak macie troszeczkę przesuszone usta, to ona jednak mimo wszystko bardzo fajnie się rozsmarowuje na ustach i po prostu cudo, i też długo się utrzymuje. Dobra, i teraz przejdziemy do pomadek, więc może zacznijmy też od, tak, że tak powiem, tych jaśniejszych. Tutaj mam z NYX Lingerie i to jest kolor 08 Bedtime Flirt i ją polecała chyba Cornela 55, to właśnie ten kolorek. I będąc nie, ostatnio właśnie chyba w DM-ie ją kupiłam. Tak, będąc w DM-ie zakupiłam ją, tak wam powiem szczerze, że nie byłam troszeczkę przekonana, jak ją zobaczyłam, ale teraz po prostu się rzadko z nią rozstaję. Jest to jedna z moich ulubionych. I już wam pokazuję, jak ona się prezentuje. I ona wpada właśnie w taki bardziej róż niż brąz, ale jest tak, chyba tak najlepiej będzie pokazać. Ale właśnie ona, już wam pokazuje drugą, żeby może wtedy lepiej będzie to wszystko widać, jak ona dokładnie wygląda. Ale jeszcze dwa słowa o niej. Ona się świetnie utrzymuje. Naprawdę jest jedną z takich pomadek, które naprawdę ciężko zmyć. I powiem wam, że nawet jak teraz zrobiłam sobie na ręku swatcha, to wam powiem, że do wieczora ona na pewno nie zajdzie, bo ostatnio nawet próbowałam ją moim ukochanym płynem. Teraz tak krążę tutaj, bo patrzę, gdzie on jest, ale nie mam go akurat pod ręką. Ale moim ulubionym płynem micelarnym próbowałam ją zmyć i szorowałam po ręce i szczerze wam powiem, że nie dało rady jej zmyć, więc jakość ma naprawdę świetną. I już wam pokazuję tą drugą. Jest, i to jest właśnie ta z K-Lips i to jest też Natural Beauty. To jest do tej konturówki, którą wam pokazywałam. I już obok wam robię swatcha, będziecie widzieć,
jak one się różnią. I aha, i jeśli chodzi o tą lingerie, to wszystko tutaj, co wam pokazuję, jest przeważnie matowe. Tutaj jest ten Natural Beauty, a tu jest NYX Lingerie, tak. I one, jak widać, się troszeczkę różnią. Ta jest bardziej brązowa, ta wpada bardziej w róż, ale obie są teraz jednymi z moich ulubionych. Widzę, że światło się strasznie zmienia, nie wiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Dalej przechodzę do teraz trochę ciemniejszych. Jest tutaj jeden taki kolor, który może nie pasuje do końca do jesień-zima, ale polubiłam ten kolor z tego względu, że ja czasem lubię mieć też taką jaśniejszą pomadkę. Wiecie, taki makijaż jest cięższy, no to żeby czymś tą twarz rozjaśnić, to używam właśnie w tym celu pomadek. I ona jest taka dość jasna i dość taka jaskrawa. Bardziej by ktoś może powiedział, że ona jest na wiosnę, lato, ale ona się znalazła u mnie tutaj w tym zestawieniu i jest po prostu śliczna. No po prostu to jest kolor, już wam mówię. To jest z tej serii też NYXa Soft Matte Lip Cream i to jest 17 Ibiza. No to sama nazwa, nawet jest letnia, strasznie mi się podoba naprawdę. Jeśli chodzi o jakość tych pomadek, to tutaj muszę wam powiedzieć, że tutaj nie ma szału, że ona jest taka, naprawdę nie wytrzyma jedzenia i nie wytrzyma picia. To jest, wiecie co, te pomadki są rozsławione na YouTubie i każdy ma chęć posiadania chociaż jednej i one są naprawdę fajne, mają piękne kolory, piękne nazwy, bo to są, wiecie, nazwy różnych krajów świata i tak nam się kojarzą, przynajmniej z takimi podróżami. No ale właśnie chodzi o to, że one mają taką słabą jakość, jeśli chodzi o utrzymywanie się na ustach. Przynajmniej na moich ustach nie utrzymują się dłużej niż kilka godzin. Tracą przy tym też intensywność, niestety. I nie wytrzymują jedzenia i picia. Ale jeśli ktoś wychodzi na przykład tylko do sklepu i tylko na chwilę, no to jak najbardziej. Więc w takich celach praktycznie będę je używać, jeśli będę, nie wiem, wychodziła gdzieś na zakupy albo coś. Ale jak na spotkanie z kimś, to raczej tej nie wybiorę. Ale mimo wszystko polecam wam, mają piękne kolory i mimo wszystko uważam, że warto. I teraz kolor, który mam na ustach, czyli nie mogłoby się obyć tutaj bez czerwieni w tym zestawieniu. Czerwienie są klasyczne, czerwienie są na każdą porę roku. I ja mam tutaj jedną piękną czerwień, oprócz tego, że mam ją na ustach i możecie ją podziwiać, pokażę wam ją tuż. Też na swatchu, też zrobiłam swatcha, przepraszam. I ona jest tutaj, no jest po prostu cudowna, tutaj macie przykład, pięknie, pięknie, pięknie. I to jest kolor z Golden, to jest ta płynna pomadka z Golden Rose i to jest 9. I to jest Long Stay Liquid Matte Lipstick. I po prostu, ja się nie będę wypowiadać o tych pomadkach, bo chyba każdy gdzieś taką tą pomadkę ma, albo chce ją mieć, bo one naprawdę świetnie się trzymają. Nie jest cena duża, bo to jest 20 zł. Za te pomadki, a kolory i ich trwałość jest naprawdę świetna. I one nie mogę się zrobić, nie, one u mnie naprawdę dobrze się trzymają. One wytrzymują to picie i to jedzenie, ale nie wytrzymają tłustych posiłków, bo to mało która, tłuste posiłki mało która pomadka jest w stanie znieść. I ją jest też ciężko bardzo zmyć z ust i teraz mam dla was taki patent, nie wiem, może znacie, może nie, ale najlepiej, żeby nie pocierać ust, bo to później sobie możecie tylko krzywdę zrobić, to najlepiej wziąć, posmarować tą pomadkę balsamem do ust i ona po prostu zejdzie pięknie, tak? Coś tłustego na nią nałożyć i ona po prostu pięknie schodzi. Okej, i została nam ostatnia pomadka, jedna z moich ulubionych i jedna z takich, których będę pewnie nosiła teraz najczęściej. Jest to również NYX Soft Matte Lip Cream i wreszcie udało mi się zdobyć moją ukochaną Kopenhagę, którą bardzo polowałam na nią i tak szczerze wam powiem, że ją dostać w pewnym momencie było strasznie trudno, bo za każdym razem, kiedy odwiedzałam DM czy Douglasa, to po prostu ich nie było, były cały czas wykupione, ale teraz mi się udało. Chyba już wszyscy, co chcieli, wykupili te pomadki i wreszcie mogłam ja ją kupić. Już wam pokazuję kolorek. Ja nawet tutaj na górze. I to jest taki kolor wina. Tylko powiem wam szczerze, że jeśli akurat chodzi o ten kolor tutaj na samej górze, to on jest dla mnie troszeczkę za mało napigmentowany. Myślałam, że trochę więcej koloru będzie dawał. Myślałam, że będzie troszeczkę ciemniejszy, jednak tak się też nie stało. Jest troszeczkę jaśniejsza niż oczekiwałam.
Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, jak się nałoży 2-3 warstwy, to ona wtedy daje taki mocniejszy kolorek. Teraz właśnie ją troszeczkę poprawiłam, więc wydaje mi się, że teraz wygląda odrobinę lepiej. Ale jednak ma taką samą trwałość jak ta Ibiza i niestety, ale w miarę długości noszenia jej na ustach, to ona niestety troszeczkę traci na intensywności. I to jest jeden z jej minusów, ale ostatnio właśnie miałam ją na ustach, troszeczkę ją potem poprawiłam i jednak wyglądała ona ok. Dobra, i to by było na tyle. To jest mój taki niezbędnik. To są te wszystkie pomadki, które będę nosiła w tym sezonie jesień-zima. Jesień już nam się troszeczkę kończy. Niedługo będzie zima, już w niektórych rejonach spadł śnieg, więc robi się tak już troszeczkę świątecznie. W każdym razie ja lubię zimę i lubię takie kolorki właśnie zimą. Nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Pa!